Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym WIP-ie o ekologii. A dziś moim gościem jest pan Łukasz Urbańczyk, zabrzański radny, ale również człowiek, który od najmłodszych lat związał się z ekologią i postępuje proekologicznie. Dzień dobry, panie Łukasz. Proszę powiedzieć, kiedy to się u pana zaczęło? Już dawno, dawno temu. No, myślę, że wielu z nas miało pierwszą swoją przygodę w szkołach, gdzie zbierano makulaturę za starych czasów. Myślę, że to takie było ciekawe doznanie i wielu z nas się wtedy spotkało z tym, że tą makulaturę jednak trzeba gdzieś zebrać, oddać i coś się za to w cudzysłowie dostawało. A sprzątanie ziemi było popularne już wtedy? Myślę, że tak. Myśmy raz na jakiś czas wychodzili, jakieś określone obiekty się sprzątało, to tak trochę czyn robotniczy, ale myślę, że to dzieciom jest potrzebne. Dzieci takie lekcje ekologii czy jakieś informacje o ekologii, to powoduje, że już od najmłodszych lat dowiadujemy się, co z tym można zrobić. No, dzisiaj z przyjemnością oglądam czasami bajki, które lecą w telewizji. Moja córeczka ogląda i jest bajka, gdzie jest pokazane, co się dzieje, jak się przekształca surowce wtórne i gdzie, jak należy posegregować butelki, papier i ten. I teraz to w telewizji mamy. No, kiedyś czegoś takiego nie było, ale myślę, że nadrabiamy. Panie Łukaszu, ale nie wierzę, że pan tak sam całkowicie od siebie. Zawsze mamy taką dobrą duszę, która wpływa na nas w jakiś sposób. Kto w pana przypadku był tą osobą? To znaczy, no, u mnie w domu myślę, że to najbardziej mama, która zawsze tego segregowania pilnuje i pilnowała i pokazywała, tu jest kosz na takie śmieci, tu na inne. I też ważne jest to, co kupujemy, czy przynajmniej starać się tak dobierać produkty, żeby to można było w jakiś tam sposób później przetworzyć. Swego czasu ogłosił pan taką akcję dotyczącą torebek, tak? Żeby one się szybciej degradowały, nie zanieczyszczały środowiska. Jak to wyglądało, ta akcja? Wtedy na terenie całego kraju zbieraliśmy podpisy. Teraz, idąc do supermarketu, są torebki, które są biodegradowalne, kupujemy je za jakieś tam kilka groszy, jeśli ktoś ma ochotę, są torby materiałowe, papierowe, ale proszę sobie przypomnieć, że nie tak dawno jak, nie wiem, 5 lat temu czegoś takiego nie było. Wszystkie produkty pakowało się już plastiki, nawet czasami na kasach, tak? Pakowano w plastiki, czy ktoś chciał, czy nie, jak ktoś miał swoją torbę materiałową, to było dziwne, co najmniej. Natomiast po tej akcji troszkę głośno się zrobiło w kraju i nawet mimo tego, że ta ustawa nie weszła w życie po tej akcji, tylko po prostu została niezależnie uchwalona przez Sejm, okazało się, że nawet i producentom nie sprawia to problemu, w marketach również i te jakby oddzielanie, wydzielanie toreb plastikowych i to w dodatku biodegradowalnych powoduje, że automatycznie to zmniejszenie w szybkim tempie spada, bo człowiek bierze co najwyżej tyle, ile mu jest potrzebne. Oczywiście tam kilka groszy za to musi zapłacić. Fajne wcześniej... są te papierowe też torby, tak, prawda? I papierowe, i materiały, i w zasadzie przy każdej kasie w większości sklepów są wszelkiego rodzaju torby, i papier, i materiał, no i te biodegradowalne, i myślę, że to dało dobry skutek. A zapytam o właśnie ustawę śmieciową, kolokwialnie rzecz ujmując. Panie Łukaszu, jak pan na to się zapatruje? To już jest przegłosowane. Teraz Ministerstwo Ochrony Środowiska wprowadza odpowiednie rozporządzenia. Jak panu się ta ustawa podoba? Znaczy, ja uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Do tej pory było tak, że za śmieci odpowiada firma, której to zlecamy. Oczywiście nie każdy obywatel miał podpisaną umowę, albo jak miał podpisaną umowę, to może nie na całość śmieci, które produkował. Stąd się brały też dzikie wysypiska, częściowo przez obywateli, częściowo niektóre firmy nieuczciwie do tego podchodząc próbowały gdzieś tam wysypywać te śmieci. W tym momencie zmienia się jakby całkowicie układ. Powoduje to, że śmieci przechodzą na własność miasta i miasto nimi powinno w sposób właściwy zarządzić. Oczywiście jest za to określona opłata
I tutaj te rozporządzenia czy te systemy, nad którymi miasta pracują, spowodują wyliczenie, jak ta opłata będzie naliczana i jakiej wysokości będzie, bo to oczywiście musi być adekwatne. I od czego będzie zależało, bo tam też są spory jeszcze. Różne są podejścia, czy od mieszkańca, czy od powierzchni zajmowanej, tak. czy od zużycia wody, też są takie pomysły, bo to w zależności od tego, kto jakby ile tych śmieci może produkować. Ale daje to też to, że w tym przypadku nie będą powstawały dzikie wysypiska, bo nikomu się nie będzie opłacało. Skoro i tak musi zapłacić ten podatek, to nazwijmy śmieciowy, to bez problemu koło tego kubła poukłada tyle śmieci, ile faktycznie wyprodukuje, a nie będzie gdzieś wyrzucał w nie wiadomo jakie miejsca. 15 lat temu byłem kiedyś w Anglii. I tam było tak, że na każdym wysypisku była właśnie możliwość segregacji, możliwość oddania dowolnych gabarytów, dowolnej wielkości śmieci, gdzie po prostu się podjeżdżało jakimś tam samochodem i oczywiście płaciło się za oddanie tych śmieci, ale było to możliwe. No u nas przez pewien czas to w ogóle nie wchodziło w rachubę, można było co najwyżej zamówić kontener do siebie. No ale jak ktoś ma, nie wiem, jeden stary fotel, no to nie zamówi kontenera ileś metrów sześciennych po to, żeby wsadzić tam ten fotel. No a tak i, to jest spore udogodnienie, prawda? A tak, po prostu jest, będzie to, mam nadzieję, uwzględnione w tym systemie i wtedy będziemy mogli wyczyścić nasze lasy, wyczyścić nasze nieużytki, bo już na nowe wysypiska nie będą niepotrzebnie powstawały. A Pana zdaniem miasta, gminy są na to przygotowane? Moim zdaniem duża praca przed gminami. No ja pytałem kiedyś w Zabrzu, czy już te prace są dosyć zaawansowane, no i niestety nie są. Nie opracowano jeszcze, nie dopracowano się tego systemu, w jaki sposób będzie naliczana opłata i jak te śmieci będą zbierane. No oczywiście to pewnie się będzie wiązało również z jakimiś przetargami na firmy, które będą te śmieci odbierały i dostarczały też na określone wysypiska. Z którymi się gmina rozliczy. Z którymi się gmina rozliczy, ale gmina też ten podatek musi w jakiś sposób pozyskać czy ściągnąć. Nie wiadomo, czy to będzie doliczane do podatku od nieruchomości, czy w jakikolwiek inny sposób. Czy ściągane jakoś przez podatki ogólne. No, natomiast no, czasu jest niewiele i mam nadzieję, że miasta solidnie przysiądą do tego tematu, no, bo on będzie interesował każdego mieszkańca naszego kraju. No, i każdy się z tym zderzy, czy tego chce, czy nie. Natomiast, i to będzie sprawdzian dla gmin, dlatego tak. Że to, jak Pan mówi, każdego Kowalskiego dotyczy, a ten będzie za chwilę wściekły, że to nie działa, tak? Tak, znaczy ważne jest też to, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne. Tego niektórzy władający miastami czy tam gminami się nie wiem czemu boją. Natomiast dobrze jest porozmawiać z ludźmi i przedstawić alternatywę, powiedzieć, szanowni państwo, mamy do wyboru albo płacenie tego w taki sposób, albo w taki. Każdy ma plusy i minusy, wyjaśnić obywatelom, który system naszym zdaniem jest lepszy, a który oni uważają za bardziej jakby sensowny. Wiadomo, że w 100% konsensusu się nie osiągnie, ale no jest szansa wypracować jakiś system, który będzie co najmniej zrozumiały. Przedstawić go mieszkańcom i powiedzieć, no tak jest nasze punkt widzenia i stąd się wziął. A za którym by Pan optował, Panie Łukaszu? Raczej bym sprowadzał to do osoby. Nie od liczby osób. Statystycznie można powiedzieć, że produkujemy podobne ilości śmieci. No powiedzmy, jak ktoś segreguje, to oczywiście ta ilość się zmniejsza. Ale no, spożywając różne produkty, te śmieci tak czy tak się produkują. Natomiast no, raczej nie utożsamiałbym tego na przykład z ceną wody, no bo może się zdarzyć, że ktoś, nie wiem, ma duży ogródek i go podlewa cały czas, bo ma ochotę i tak? Ze śmieciami to ma niewielki związek. No, więc myślę, że raczej od osoby bym to... Pan powiedział wcześniej, że Zabrze jeszcze nie jest przygotowane, a to mnie zdziwiło, dlatego że kiedyś, przed laty, to miasto było prekursorskie, jeżeli chodzi o ekologię. Przecież tam była bardzo nowoczesna segregacja odpadów, prawda? Przed laty było bardzo duży nacisk na tego typu działania. No, natomiast w tej chwili chodzi również o gotowość do wprowadzenia tego nowego systemu, a to znaczy wypracowanie metod odbierania, wyboru tej firmy jakby przewozowej, tak.
to znaczy wyznaczenie miejsc, gdzie to należy składować, w te jaki sposób, jak to segregować, jak to skonsultować i jaki sposób opłaty wybrać. No i to jakby się jeszcze nie zdarzyło. Mhm. No a czas dosyć szybko ucieka, więc za to należy się w pierwszej kolejności zabrać. Pewnie radni też pomogą, tak? Jak będzie trzeba. Radni zawsze są chętni do pomocy. Spotykamy się nieraz, dyskutujemy nad konkretnymi tematami całymi godzinami, żeby wypracować takie stanowisko, które będzie zadowalające, bo to nie jest tak, że radni występują swoim imieniem. My spotykamy się z mieszkańcami na bieżąco, dostajemy od nich telefony, maile, inne informacje, co się ludziom podoba, a co nie i próbujemy jakby pośredniczyć pomiędzy mieszkańcami a władzami. Po to jesteście, po to was wybrali, prawda? No właśnie, no i każde tego typu działanie na pewno będzie popierane przez radnych. A Zabrze jest zaśmiecone, czy jest tam okej? Znaczy mamy pewne problemy, jeśli chodzi o, moim zdaniem przynajmniej, jeśli chodzi o wysypisko śmieci, o rozbudowę tego wysypiska. No liczyliśmy na to, że kilka lat temu liczyliśmy na to, że powstaną spalarnie dla GZM-u, jedna czy dwie. Że na terenie Rudy Śląskiej. No takie były pierwotne plany, ale to jest jakby wtórna rzecz gdzie, tylko że po prostu powstanie system spalarni, który pozwoli to w jakiś tam sposób ograniczyć tą ilość śmieci i rozbudowa wysypisk nie będzie aż tak istotna. No jak wiemy, do tej pory się to nie zdarzyło, no i teraz powraca temat, gdzie te śmieci trzeba będzie składować, bo jeszcze inne dyrektywy unijne mówią o zmniejszaniu ilości śmieci, no co bez spalarni nie da się ich wykonać, a jeśli się ich nie wykona, to wchodzi opłata karna, która też jest tak duża, że cena śmieci automatycznie rośnie tam o dużą ilość procent. No i to są problemy, które stoją przed Zabrzem i myślę, że przed innymi miastami również. No, my się zastanawialiśmy kiedyś w programie z kilkoma osobami, dlaczego te spalarnie budzą taki sprzeciw. Przecież to jest też infrastruktura od razu, to są bardzo ekologiczne inwestycje, prawda? Tam nic nie dymi, śmierdzi i tak dalej. To są miejsca pracy w końcu. Znaczy, ja powiem tak, no, we Wiedniu jest spalarnia w samym centrum miasta i nikomu to nie przeszkadza. Ale, śliczny budynek. Zresztą. Natomiast ja to obserwowałem na podstawie kubów do segregacji śmieci. Każdy chce, żeby takie kuby stały gdzieś niedaleko, ale nikt nie chce, żeby stały pod jego oknami. Każdy wie, no i ulice dalej, dwie ulice, super, bardzo fajnie. Natomiast jak przyjdzie to do czego i tak się zdarzy, że przed własnym domem ma jakiś plac należący do miasta, gdzie te kuby zostaną postawione, to za chwilę jest 10 telefonów czy 20 do władz miasta, że tak, ale nie tutaj, bo przecież tutaj mi śmiecą, podjeżdżają co chwilę, te kuby są opróżniane raz na tydzień, a może trochę więcej tych śmieci tam zostanie przywiezione w ciągu tego tygodnia. No i w niektórych dzielnicach była taka sytuacja, że kuby zostały przestawione, nie wiem, 7 czy 10 razy, coraz to innym miejscu i na końcu władze stwierdziły, no, że skoro nie chcecie, to nie. I nie ma w tej dzielnicy w ogóle takich kubów, więc takie sytuacje też się zdarzają. I to mniej więcej jest tak z tą spalarnią, że każdy wie, że ona jest potrzebna, że to jest jedyne wyjście, żeby uniknąć dużych opłat za śmieci i żeby dbać o tą ekologię, bo te urządzenia są do tego przystosowane. To także czasami może wyprodukować ciepło, czasami może wyprodukować gaz, który jest używany w różnych dziedzinach czy w różnych firmach. Natomiast no, nikt tego nie chce mieć niedaleko siebie, no, bo oczywiście, że tam te ciężarówki z odpadami będą przejeżdżały w jakiejś tam większej czy mniejszej ilości, no chociaż akurat tamta lokalizacja była o tyle nieproblematyczna, że to było zjazd koło DTS-ki, czyli w zasadzie te ciężarówki raczej DTS-ką by przyjeżdżały niż ulicami miasta. No ale nic nie udało się, straciliśmy pieniądze, bo też część pieniędzy tylko sobie i tak poszła. Ten temat będzie musiał w tej czy innej formie wrócić. No, nie mówię w którym mieście, bo to jest jakby całkiem inna kwestia, ale no, trzeba takie lokalizacje wytypować i potem niestety te pieniądze wyasygnować, a nie są to małe, bo tamta była szacowana, o ile pamiętam, na 800 czy 900 milionów złotych, więc nawet w podzieleniu na kilka miast to są to ogromne pieniądze. A jak pan sądzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozwija się, wzmacnia się jego rola, porównując ten sprzed 15 lat i teraz?
Czy patrząc sprzed 15 lat, to tak. Ja myślę, że teraz jest taka w miarę stagnacja od kilku lat, że dopracowaliśmy się jakiegoś tam poziomu i staramy się go utrzymać. No, bardzo, bardzo fajne są programy z tego funduszu, jeśli chodzi o ocieplenia budynków, o niską emisję, o wymianę kotłowni i tak dalej. I to są bardzo cenne inicjatywy, bo dzięki temu tak naprawdę dbając o ekologię możemy to zrobić relatywnie mniejszymi środkami, utrzymując dotacje. Zresztą te prace są wykonywane nawet bez tej dotacji i potem czasami są refundacje, zwroty i tak dalej, więc to jest... To pomaga, prawda? To pomaga i to jest bardzo potrzebny mechanizm i oby tam było jak najwięcej środków, bo wtedy automatycznie jak miasto dostaje zwrot z jakiejś wykonanej pracy, to rozpoczyna kolejną... Choćby nawet termomodernizację jakiejś szkoły czy innego dużego obiektu. Czy kanalizacja obiektu, również, czy kanalizacja, to... Panie Łukaszu, a czy panu brakuje takich kampanii, jak na przykład śmieciowa? Bo ona była doskonała moim zdaniem. Wszędzie było sporo o tej ustawie, prawda? I fajnie podane to było. Znaczy to w dzisiejszych czasach to niestety jest niezbędne. Jest niezbędna telewizja, prasa, internet. Tam należy jak najszerzej informować o inicjatywach, które są przeprowadzane. Bo no, niestety jesteśmy zalewani różnego typu reklamami z tej czy innej branży i to się troszeczkę gubi w tłumie. Natomiast jeśli jest profesjonalnie przeprowadzona kampania, to ona służy, a oprócz tego niezależnie no, należy docierać bezpośrednio do ludzi, poprzez szkoły na przykład. No, mówię, jedna lekcja... Przedszkola już, prawda? Tak, przedszkola, szkoły, jedna lekcja w tygodniu w jakimś tam temacie powoduje, że te dzieci dostają bezpośredni przekaz, nauczyciel, kilkanaście, kilkadziesiąt dzieci, nawet zależy tak, jak tam pan jest. Mówi, pana córka, tak, która jest jeszcze w przedszkolu chyba, prawda? No, próbujemy się dostać do przedszkola, no, mam nadzieję, że się to uda. To już ogląda bajki, już tak. Ogląda ekologiczne jakieś takie programy. To mówię... W telewizji już, co by nie mówić, telewizja, przynajmniej niektóre programy odeszły od takich bajek nic nie mówiących dziećmi, tylko to są wiele z tych bajek jest ekologicznych, jak się tworzy kompost, jak się segreguje śmieci, jak się coś tam i to już takie małe dziecko potem wie co to jest i zawsze zada pytanie, a tato, co to jest to czy tamto, jak się to robi, a gdzie się tu tam segreguje te śmieci, jak te butelki się miażdży i to jest jak najbardziej skazane. Pana zdaniem mieszkańców Górnego Śląska interesuje ekologia? W każdym społeczeństwie są osoby, które to interesuje bardziej lub mniej i my nie jesteśmy odosobnieni, natomiast wydaje mi się, że tutaj to jeszcze zależy też od dzielnicy, od rodzaju zabudowy, bo to też wydaje mi się, że dosyć mocno wpływa, bo im ta zabudowa jest jakby drobniejsza, niższa, tym te osoby jakby bardziej starają się o tą ekologię zadbać, bo też jeden mają więcej terenu. Jeden do drugiego patrzy, też tak. Mają teren, który muszą jakoś tam ogarnąć i nawet można dostać mandat za nieogarnięcie tego terenu. Natomiast w tych większych zabudowach to oczywiście te segregacje kosze są i tak dalej, ale już jakby ten kontakt jest troszeczkę mniejszy, przynajmniej tak w moim odczuciu, ale myślę, że to się z roku na rok poprawia, że ludzie dostrzegają to, wiedzą o co chodzi i wiedzą, że sami śmiecą swoim dzieciom, bo to świecimy przyszłym pokoleniom, niszczymy środowisko, my przeżyjemy. To środowisko myślę, że te ileś tam 10 lat jeszcze będzie zdatne do użytku, tylko musimy zadbać, żeby kolejne pokolenia też mogły tutaj spokojnie żyć i mieszkać. Panie Łukaszu, pan jest radnym z Zabrza, więc jeszcze zadam pytanie, jakie inwestycje były czy są dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz? Zabrze wykonało bardzo duży projekt związany z gospodarką wodno-ściekową. Wymiana kanalizacji no, niemalże w całym mieście, bo podzielono na dwa etapy. I to jest ta jakby główna inwestycja miejska. Oprócz tego no, stałe termomodernizacje poszczególnych szkół i obiektów no, miejskich nie tylko. No i oczywiście programy ograniczania niskiej emisji, które są dostępne dla większości mieszkańców.
i wymiany właśnie kotłów, źródeł zasilania, ogrzewania, ocieplenie budynków, dachów, solarne technologie. To również jest naprawdę sporo, prawda? Tak. A kolejne środki czekają, tylko po nie sięgać, dobrze pisać wnioski i się uda. Tak jest. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. To był VIP o ekologii.